Chce ze mną porozmawiać. Kurwa twoja mać! Jak ci pierdolę, to aż się zadymisz. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj 3 lutego. No i bierzemy się już tak na 100%, bierzemy się za to właśnie, co jest z tyłu. Za tego mojego 10-14, bo nadszedł ten czas. Co najmniej o pół roku za późno. Ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Co mamy zrobione? Ano mamy zrobione co? Mamy go umytego. Tu ogólnie jeszcze będą koła zrzucone, jedno, drugie będzie zrzucone, zwolnice będą zrzucone do tego, żeby zrobić hamulce. Tu jest założona stara skrzynia pośrednia, a no dlaczego? Na razie stara skrzynia pośrednia była założona z tego i wyłącznie względu, żeby po prostu umyć ten cały kadłub, żeby do środka też nie naleciało mi wody. W środku jej nie myłem, bo i tak po prostu te wszystkie pompy będą do wyrzucania, tak samo tutaj. Mikropompka jest, koła zębate są, no w stanie, powiem wam, no nienagannym te koła, nie wiem, nie wyostrzy chyba, w nienagannym stanie są te koła, aczkolwiek jeszcze będą do przyjrzenia. Napęd pompy hydraulicznej też jest ok. Tutaj sobie ją w środku wymyłem. Pompa wspomagania będzie nowa, mikropompka, pompa hydrauliczna, mikropompka też będzie nowa. Docisk to wiadomo, że to też wszystko będzie nowe kicia. Ty mi tutaj przeszkadzasz bardzo. Mi się tu łasisz do mnie. I co najważniejsze, ta pompka wspomagająca też będzie out. To będzie wyrzucone. Tamta pompka była, ale te pompki to jest, nie wiem, jakieś nieporozumienie chyba. W tych ciągnikach te pompki większość ludzi po prostu wyrzuca albo po prostu zaślepia. Ja tam zaślepiłem po prostu całe to wejście taki z tym wężem, tą rurką wyrzuciłem, także tutaj będzie zaślepione. 1201 w szóstce naszej też po prostu tą pompkę wspomagającą wyrzuciliśmy. Dorobiłem taką ładną flanszę i to zaślepiliśmy, więc tego nie będzie. Ta skrzynia pośrednia, no jakoś udało mi się ją umyć. Tutaj jeszcze takie naprawdę są wżery, ale to nie wiem dlaczego, czy to było grzane palnikiem, czy to tu, co tu jest. To i tak będę musiał jeszcze potraktować jakąś drucianką i to konkretną, żeby to zerzeć. Nie będę tego darł stricte typowo, nie będę tego darł do gołego metalu, żeby sam goły metal był. Miałem tylko ją obczyścić z brudu, no ale jak zacząłem czyścić, to stwierdziłem, że przelecę ją całą. Za dużo pracy mi to pochłonie. Co prawda chcę przemalować cały ten ciągnik, po prostu rzucić podkładem, rzucić kolorem, po prostu jak już go robić, to no, zrobić tak, jak ja bym to chciał. Aczkolwiek nie wiem, czy pozwoli mi na to czas, no i głównie, czy pozwolą mi finanse na to, żeby zrobić go tak, jak ja sobie go wymarzyłem, wymyśliłem. Także no to dzisiaj się bierzemy za tą skrzynię, rozbierzemy sobie tą skrzynię pośrednią do gołego kadłubu. Co będę mógł, to właśnie widzicie, takie zostało, takie wżery. Gdyby moja myjka była troszkę silniejsza, bo ona niby daje 150 barów, ta moja myjka niby daje 150 barów, ale łacia, ty naprawdę, ja lubię ciebie, ale ty mi tu przeszkadzasz i to bardzo. Daje 150 barów, poprzednia rypała tak, że no rwała wszystko, paletę potrafiła przeciąć. Ale miesza z tym, no i nie do końca udało mi się też tą chemią tak umyć. Jakby była soda, by się to po prostu potraktowało sodą, to by to wyżarło wszystko. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, jak to się mówi. Także tą skrzynię będziemy rozbierać. Do tej skrzyni będą, tak jak mówiłem, wszystkie nowe pompy. To jest skrzynia nowego typu. Ktoś mi kiedyś też chwilę mówił, że dałem ciała, że kupiłem skrzynię starego typu. Absolutnie nic z tych rzeczy, to jest skrzynia nowego typu. Taka sama jak i tutaj, nowego typu pompa. To zrzucimy. Tą skrzynię pośrednią nie będę wyrzucał na złom, czy po prostu cokolwiek z nią robił. Oj, przepraszam was, ona będzie na w razie W. A dlaczego na w razie W? Tutaj jak widać, są powyrywane całe te wszystkie mocowania tej całej płozy, tak zwanej. To po prostu sobie w
w wolnym czasie, rozbierzemy ją, zalejemy, damy gdzieś, albo sam zaspawam, albo nie wiem, damy gdzieś po prostu do jakiegoś warsztatu, albo do odlewni by najlepiej pasowało, żeby nam to nie tyle co zaspawali, co odlali to żeliwo jeszcze raz tutaj, po prostu złapać wymiary z tamtej skrzyni pośredniej i na nowo nawiercić, nagwintować otwory, tak samo jak i z tej strony. Z tej strony no trzy są ok, ten czwarty widać jest tutaj wyrwany i pęknięty i tą skrzynię będziemy po prostu chcieli zrobić na zicher, w tym sensie, żeby te mocowania były ok i w razie czego, żeby ta skrzynia pośrednia nowego typu była na zapasie. W szóstce mamy starego typu, też kiedyś rozrusznik nam się spierdykał, no i tam obudowa skrzyni pośredniej nam tutaj pękła, ale ją nafrezowałem, naciąłem, naspawałem i jak na razie trzyma. Co tutaj tak pokrótce jeszcze w tym ciągniku będzie robione? No tak jak mówiłem, no hamulce będzie robiona. Będę chciał wstawić szybką skrzynię do tej czwórki. Szybką skrzynię będę chciał wstawić, aczkolwiek jest konflikt pokoleniowy tutaj, i, no ale zobaczymy jeszcze, ale raczej będzie ta szybka skrzynia wstawiona. Plecak, tak zwany plecak, podnośnik. To pójdzie out, to całe pójdzie out, tego tutaj nie będzie. Zrobię to zupełnie inaczej. W sensie, że tu będą dwa rozdzielacze. Jeden będzie odpowiedzialny za podnośnik, stricte tylny tuz. Drugi rozdzielacz będą połączone, wiadomo, no tu leją ciśnieniową. Drugi rozdzielacz będzie odpowiedzialny za gniazda. Chcę zrobić trzy wyjścia, po prostu, w sensie trzy pary, czyli sześć gniazd do hydrauliki. Tu pójdzie drugi siłownik wspomagający, jeden siłownik wspomagający jest, przyjdzie drugi siłownik wspomagający, to tak na razie dałem, jak po prostu go wpychałem, żeby te ramiona były wyżej, bo sobie go turem tutaj wpychaliśmy, ten cały kadłub. Będzie drugi siłownik wspomagający i cały po prostu podnosik będzie sterowany no, z rozdzielacza, tak? Nie chcę po prostu ten rozdzielacz, który jest tutaj, wyrzucę, to wszystko wyrzucę, będzie goły podnośnik i wszystko będzie na zewnętrznych rozdzielaczach. Tak sobie to jakoś wymyśliłem. Co do EHR-u, no jeszcze się będę zastanawiał, czy po prostu, jak mi mówię, starczy czasu i finansów, bo nie ukrywam, że ten ciągnik jest tam naprawdę potrzebny, musimy go zrobić, no ale to, co ja tutaj powymyślałem, to jest naprawdę zabawy multum. Co będę chciał zrobić? Będę chciał jeszcze zrobić kabinę. Te mocowania zostawię, po prostu je delikatnie tutaj jakoś dorobię inne mocowanie i będę chciał zrobić kabinę na poduszkach, powietrznych będę chciał zrobić kabinę. Będę chciał ją też podnieść, co najmniej o te 5-10 cm będę musiał ją podnieść. Zobaczę jeszcze jak z biegami, czy zostawię je po prostu, nie dorobię jakiejś tulejki, nie przedłużę i zostawię tak jak jest w oryginale, czy będę się bawił inaczej. No nie wiem jeszcze jak rozwiązać sobie sprawę z gazem, to tam jest pierdoła, można powiedzieć. Z hamulcami będę musiał pomyśleć, ale to mówię, to wszystko jest, o tu jakie luzy po tylu latach, tu są takie luzy, że to się nie dzieje. Ogólnie ten ciągnik od 90 roku, tak, od 90 roku, 90 rok, w 91 roku był kupiony, ojciec go przyprowadził, ten ciągnik, i on u nas pracował kupę lat, co najmniej te prawie 20 lat pracował u nas jako główny ciągnik. No narobił się trochę, narobił się i w lesie i w polu, naszarpał się niemiłosiernie i tutaj odtąd, bo skrzynia pośrednia jak i silnik było robione odtąd, czyli skrzynia, tylne mosty, zwolnice, tu wszystko było oprócz plecaka. No plecak to jest rzecz normalna, eksploatacyjna, trzeba plecak wymienić, zregenerować, ale wszystko tu nie było nic rozbierane, nie było nic rozbierane. I też tutaj mi mówią, zostaw, nie ruszaj skrzyni, nic tutaj nie rób, hamulce zrób i to wszystko. Okej. Hamulce trzeba zrobić, bo nie ma, od razu się przejrzy zwolnice, łożyska, zimmeringi, to wszystko się powymienia, ale skrzynię ja chcę przejrzeć, tak samo i tylny most chcę przejrzeć, jeżeli coś będzie nie tak, powymieniać łożyska, chociaż powymieniać łożyska, no i wiadomo, uszczelniacze swoją drogą,
żeby ta skrzynia chodziła. Tutaj się nic nie działo, nie wypadały żadne biegi. Kiedyś tam coś się tam działo, to po prostu tutaj ta chyba coś z wodzikami kombinował, bo tam gdzieś któryś bieg nie działał. Tu jest jedna rzecz. Tu? O, tu. Od załączania wałka. O, to sobie tak chodzi. To sobie tak chodzi, także to będzie też robione. Po prostu tutaj żadne tryby nie były nigdzie, żeby coś było wyrwane, coś z skrzyni biegów, nic nie halo, także no mówię, ja po prostu to chcę przejrzeć i zobaczyć, żeby to już zrobić na kolejne lata i tego nie rozbierać, jeżeli ciągnik i tak już jest rozebrany. Kabina sobie stoi tam za ścianą, też czeka. Tutaj mamy blok silnika. Blok silnika, jak go przywiozłem, przywieźliśmy go z zakładu szlifierskiego. Był przesmarowany cały olejem. Zapaćkany, zasmarowany olejem. Tutaj wszystkie te łoża są zapaćkane, nawet w środku tam widać korby. Zapaćkane wszystko jest olejem i po prostu tak to było. O, wszystko tłuste, nie ma nigdzie rdzy. To było jeszcze niemyte, także to wszystko muszę wymyć. Blok oczywiście jest przeosiowany. Tuleje pomierzone były, wszystko na jeden wymiar zrobione, splanowany, korbowody, jak to się mówi, też zlegalizowane, ładnie, pięknie, tutaj tulejka też wymieniona, wszystko jest porobione, korby też będą ważone, tłoki też będą ważone, wszystko będzie wyważone, to też się będę bawił. No i tyle, no nie będę też rwał farby, po prostu tyle ile będę mógł umyję, no zastanowię się jeszcze po prostu nad sodą, ale no jeżeli silnik jest rozebrany, to będę mógł sobie z tą sodą powalczyć, żeby tą farbę zedrzeć. Jeżeli będzie już wszystko złożone, no to po prostu jakaś chemia, żeby tylko z brudu umyć i tak będę go malował dopiero wtedy, jak będę miał silnik, będę miał przednią oś i będzie tak, że będę mógł sobie po prostu tym na kołach wpychać i wypychać, dopiero wtedy będę mógł malować. Także ja wam już nie pierniczę, bo 10 minut prawie gadam bez sensu. Bierzemy się za rozkręcanie skrzyni pośredniej. Wiecie co wam powiem? Nadawałem chyba 5 minut, gadałem do wyłączonej kamery. Dobra, mniejsza z tym. To jest spoko. Nigdzie nie ma jakichś tam wyżłobień, czy po prostu gdzieś, żeby te zęby były wszystkie wykruszone. To jak najbardziej zostaje. Te kanaliki tutaj widać, o, drożne są. No ten może nie, ale tutaj wszystko drożne. Frezy w środku ładnie wyglądają, nie jest to jakoś tam zdewastowane, zużyte w jakimś tam znacznym stopniu. Koło od prędkości wałka no też jest spoko, to wszystko będzie zostawione, jedynie ten wałek, tutaj byli jacyś, ja to mówię, rzeźbiarze, kołchoźniki, jak wbijali, no oczywiście tutaj to ja zrobiłem, ale to nawet nie tyle, coś tutaj chyba było cięte mi się wydaje, bo nawet zobaczcie, o takie tu widać, nie? To jakieś takie cięte, kurde. Byli właśnie rzeźbiarze dobrzy, bo tutaj napierniczali chyba czymś, bo nie chciało im się wybić po prostu jak zbijali z łożyska. No i tu jest też
wykruszone właśnie w tym miejscu pod zabezpieczeniem, więc raczej tego no, nie użyjemy. Nasz podejrzewam będzie w dużo lepszym stanie, aczkolwiek tu jest wszystko jest spoko, jest ok. Tylko no, że tutaj nie ma, nie u nas na pewno nie będzie czegoś takiego jak tutaj, czyli tego wykruszenia pod seger. Jeśli nawet by poszedł ten wałek czy tamten, po prostu podejrzewam, że go utniemy tutaj, żeby tej krzywki tutaj nie było, tego wałka. Do tej pompki wspomagającej, to cały ten kadłub zostanie, tu pompkę wspomagającą odkręcimy i po prostu tutaj dorobię flanszę, zaślepimy i tyle. W sumie mógłby sobie ten wałek tutaj chodzić w razie kiedy by co, ale podejrzewam, że nigdy tego już nie użyjemy, tego wynalazku. Także to będzie wyrzucone, pompka i będzie tak zaślepione, tak jak jest w naszej szóstce zrobione. Co tutaj dalej? No, mikropompka pójdzie szajsen, będzie na pewno wzmocniona pójdzie, bo są tam wzmocnione jakieś, ale czy faktycznie jest to wzmocnione, nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś miał styczność z taką pompką, ale wzmocnioną, o lepszej wydajności, to niech mi tam napisze w komentarzu, czy to jest, czy gra warta świeczki. Aczkolwiek u nas, jak te mikropompki się wymieniało, to za każdym razem była kupiona po prostu oryginał pompka o takiej wydajności, jak zalecali kiedyś producenci. I nigdy nie było czegoś takiego, żeby wzmacniacz momentu nam się nie załączył, nie przełączył. Zawsze było ciśnienie na skrzyni. Jedynie co nam siadło, no to siadły tarczki, tak? Siadły tarczki albo po prostu siadł hamulec w najzwyczajniej świecie, ale no u nas ten wzmacniacz momentu naprawdę od skrajności do skrajności był używany w warunkach takich, że no nawet miejscami było tak, że no wiadomo, brakuje tej mocy, pach na zubia, się przyślizgło na tarczkach i to chodziło następne kupę lat. Ale po prostu no, chciałbym tą mikropompkę, jeśli już wymieniam, to na wzmocnioną. Pompa wspomagania też pójdzie nowa i też się zastanawiam nad delikatnie wzmocnioną, jeśli jest jakaś tam możliwość. No bo też bym chciał, wspomaganie oczywiście jest na Orbitrolu, jest na siłowniku, ale chcę to przerobić, bo Orbitrol był na starym miejscu serwa. Wkurza mnie bardzo ten drążek tutaj, co idzie przy silniku, tam wiecznie luzy były, nikt nigdy tego u nas nie robił. Gdzieś to tam się niekiedy ta kierownica blokowała, gdzieś coś po prostu chce wrzucić Orbitrol tutaj w kolumnę kierowniczą pod kotwitem tutaj, chcę to wrzucić. No i pompa hydrauliczna to już na bank pójdzie o większej wydajności. Taka jaka jest możliwość największej włożonej do włożenia, to taka będzie pompka wstawiona. Tutaj odkręcę, mam na statywie, no i wam pokażę jak to w środku wygląda tutaj. Ta cała skrzynia pośrednia, mamy to porozkręcane. Jedyne co zrobię, to jeszcze będę musiał po prostu to sobie podgrzeję. Ten cały wybierak, ja to nazywam widełki, wybierak sprzęgła, to sobie nagrzeję, żeby to po prostu wybić i po prostu przesmarować, zrobić, wymyć, wyczyścić. No i tu poza tym to już nie będziemy chyba nic z tej skrzyni rozkręcać, tylko jeszcze raz ją po prostu wyskrobać, tutaj to wszystko podskrobać, bo tak jak mówię, umyłem wstępnie tylko jak pompki były, żeby się nie packać w tym brudzie, bo i tak myłem cały tamten kadłub, więc to tutaj tak wstępnie umyłem. To jeszcze raz będziemy czyścić. No mówię, no potraktuję to szczotą na obrotach, jak to się mówi, żeby to wyczyścić. Tutaj cała ta płaszczyzna jest ok, wiadomo, troszkę tam przyrdzewiało, ale to wszystko jest ok, nie ma żadnego defektu, skrzynia nie jest nigdzie pęknięta, nigdzie nie ma żadnych jakichkolwiek wykruszeń tutaj, więc wszystko jest jak naprawdę w najlepszym porządku. Udało mi się trafić tą skrzynię kupić, także pozdrawiam tego pana. No i co? Zrzucimy sobie jeszcze tą skrzynię tutaj. Tą skrzynię sobie też rozbierzemy. Aczkolwiek zastanawiam się po prostu, czy to rozbierać, czy nie. O, i właśnie teraz patrzę jeszcze na załączanie wałka 540 i 1000. Bo naprawdę to mnie też tutaj drażni, nie drażni, bo tutaj mam przełączone teraz na 1000 obrotów ten wałek. Tutaj sobie też takie coś wstawiłem tutaj, o właśnie to, taką nakrętkę, żeby ten wałek wszedł tutaj głębiej.
i mi po prostu wysunęło i załączyło te 1000 obrotów. I tutaj wałek był non-stop na 1000 obrotów. I po prostu chciałbym to zrobić tak. Zastanawiam się nad jakimś siłowniczkiem po prostu elektrycznym, który będzie chodził w te i we w te, w te i nazad, jak to się mówi, żeby po prostu, wiadomo, nie będę tego robił w trakcie biegu, po prostu żeby nie wychodzić z ciągnika, nie rozkręcać śrubek, nie przekręcać, nie wyjmować, nie zamieniać bolca, tylko po prostu żeby to zrobić po prostu no jakoś tam w miarę możliwości elektrycznie, bądź wajchą sobie tutaj jakąś wajchę dorobić i to przestawić, ale mówię, no chciałbym to zrobić po prostu tak, żeby to załączało, no bo to chodzi tak naprawdę luźno, tak? No jesteśmy to w stanie zrobić po prostu luźno, gdzieś tam tego bolca wcisnąć, można powiedzieć ręką, i chciałem to zrobić tak, żeby po prostu z kabiny sobie to włączyć i przełączyć, żeby to tak, no te 1000 obrotów i 540 załączać, jak to się mówi, zdalnie. O. Tak to powiem. No i tyle, tak? No i tutaj większej filozofii nie będę jakiś tam robił. Jeszcze chodzi mi o sprzęgło, ale ze sprzęgłem muszę pomyśleć tutaj. Muszę sobie przemyśleć parę spraw ze sprzęgłem, żeby jakoś delikatnie to sprzęgło wzmocnić, albo po prostu zastosować inną tarczę. Aczkolwiek i tak jest do wymiany w tym naszym sprzęgle słoneczko. Skrzynię pośrednią mamy przygotowaną. Miałem tylko ją obczyścić z brudu. No ale jak zacząłem czyścić, to stwierdziłem, że przelecę ją całą. Zostały gdzieś tam takie niuanse, ale to nawet tą wiertarką tym, no robiłem tym, ale na wiertarce też starałem się jakoś to zrobić. No jest dobrze. Tak jak mówię, miałem ją tylko przelecieć tak z grubsza, ale stwierdziłem, że ją całą zrobię. Później jeszcze w środku będę musiał wszystko dokładnie wymyć z tego szwaksu, ale okazało się, że powiedzenie się sprawdza. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Mówiłem wam, że nie jest nigdzie popękana, nie? No właśnie. Żyłem w tym przekonaniu do momentu, aż nie zacząłem tej skrzyni pośredniej czyścić. Już wam pokazuję, o co chodzi, tylko ją smyrnę na bok. Opa, jest na boku. Tutaj jako tako w środku te wszystkie łoża, jak i tutaj te flansze, te mocowania pod całą płozę, wszystko jest ok. Jedyna rzecz to jest tutaj. O, widzicie to pęknięcie? Ono idzie tu po całości, tu z tyłu, tylko kurczę zasłonię, tu z tyłu i pod spodem. Całe w koło jest pęknięte. Tutaj widać jest nawet, o, nasmarkane w środku. Nie wiem, co tu było zrobione, nie mam pojęcia, być może gdzieś czymś było zahaczone, jak ciągnik jeździł, no nie mam pojęcia, ale nie było z zewnątrz przyspawane, tylko ktoś po prostu przyspawał to w środku. Dla mnie jest to jako światełko w tunelu, bo planujemy założyć tura do tego ciągnika z powrotem, ale tura już po prostu MT-02 albo MT-03 Metal Fachu, Metal Technika, przepraszam, Metal Technik. Założymy sobie to i tutaj właśnie przychodzi flansza, takie mocowanie do płozy, do odciągów, które idą od zwolnicy poprzez skrzynię pośrednią do całego mocowania wieżyczki od tura. No i tu jest przykręcane na 4 śruby. Po prostu to natnę tutaj w koło, natniemy, tak jakby się taki frezik zrobi, będziemy grzać i będziemy spawać. Zalejemy tą dziurę z powrotem, tylko będę musiał to po prostu wszystko dobrze wymyć, wydmuchać, odtłuścić, zalejemy tą dziurę z powrotem, na nowo nawiercimy i na nowo przegwintujemy, nagwintujemy. Także miało być tak pięknie, a okazało się, że nie jest tak pięknie. Z wojka złego lepiej jak jest w tą stronę tutaj, niż miałoby być cokolwiek tutaj znowu wyrwane. Tak? No tutaj nie ma takiej szkodliwości czynu, jak to się mówi, jakby była tutaj, tak? Ale tutaj skrzynię pośrednią, to mamy po prostu, no można powiedzieć, gotową na, nie zicher, ale do tego, żeby ją umyć i do montażu będzie czekała. I po prostu stwierdziliśmy z tatą, że nie będę jeszcze tego rozbierał tutaj. Tą skrzynię pośrednią zrobimy sobie, pokupuję pompy, pokupuję wszystko. Zrobię po prostu ją tak, jak powinna być, czyli do montażu już na cały silnik, ona będzie gotowa.
Jak tą skrzynię zrobię, dzisiaj po prostu też sobie jeszcze przelecę, silnik postawię, silnik też przelecę, przeczyszczę go całego. Tak samo jak skrzynię pośrednią, wyczyszczę z tej farby, z tego wszystkiego, żeby jak po prostu jak będę mył, żeby już był też gotowy razem z tym myciem, z tego syfu, co tutaj będę szlifował. I złożymy tą skrzynię i będziemy się brać za silnik. Jak zrobimy to, zrobimy silnik, dopiero będziemy brać się za resztę. Bo tak to będzie porozbierane w koło pełno wszystkiego. Będzie porozbierane i później nie dojdziemy. Bo i tak już jest rozebrane tyle, że... Chcę ze mną porozmawiać. Po prostu tak już jest tyle rozebrane, tych części jest tu, wszędzie pełno, tu jest trochę, tam jest trochę, siam jest trochę i taka to właśnie polityka.